Okej. No, witam bardzo serdecznie z tej strony Net3End i mamy tutaj testowy streamek z wydanej dzisiaj gry Minecraft Dungeons. Oczywiście to jest pierwszy raz, kiedy w ogóle gram w jakiegokolwiek Minecrafta, ale w Diablo grałem, więc to jest takie klockowe Diablo. No i zobaczymy, jak to wszystko przejdzie. Co on mi tutaj znowu pisze? OBS? Co się znowu zrypało? Wszystkie transmisje, nagrania zostaną wyłączone. Czy na pewno chcesz zakończyć? Ja nie chcę zakończyć. Chcę puścić. Okej, no nie widzę żadnych spadków. Nie powinno być. Będę co chwilę, co jakiś czas zaglądał na czat, jeżeli ktokolwiek się w ogóle pojawi. Tutaj mamy licznik twitchowych oglądaczy. I cóż, idziemy sobie dalej. Będę komentował co nieco. Pograłem sobie może, nie wiem, z 5 minut, z 10. I tak widzę, że się nie zapisało. Pokonaj zombie. O, diablowate. Także dla mnie to jest klockowe Diablo. Aczkolwiek lubię Diablo, więc zakupiłem sobie wersję podstawową. Raczej nie będę się bawił jakieś dodatkowe DLC i jakieś skiny, no chyba że to będzie jakaś dodatkowa misja, czy tam dungeon. Ale jak widzę, te wszystkie zombiaki są na jednego strzała. Ale w sumie to jest tutorial, więc nawet mam strzałeczkę, gdzie iść. Jakby co, to ma przewroty mogę robić spacją. Mogę też robić kliknięciem myszki. O ile myszka posiada kilka przycisków. Podnieś strzały. No, fajna stylistyka, taka klockowata. Ale podoba mi się taka minimalistyczna. Dużo gra dużo nie zajmuje. Jakieś, ja wiem, niecałe 3 GB. Ja kupiłem ją za 19,99 euro, więc możecie sobie przeliczyć, ile to jest na złotówki. Być może jest troszeczkę taniej, jeżeli chodzi o złotówki. Ale ja ją kupiłem akurat standardową wersję za magiczne 19,99. Mam nadzieję, że streamek się nie nierwie. Nie powinien, wszystko mam na zielono. Ciekawe, co nam jeszcze zaserwuje w tutorialu ta gra. Zbieramy jakieś diamenciki. Mapkę mamy pod M. Okej, tu jeszcze czegoś tam nie zwiedziłem. Ale to i tak tam nie ma nic. Szkoda, że nie ma minimapki. Chyba że o czymś nie wiem. I ta minimapka jest. No. Mamy jakichś potężniejszych, albo i niekoniecznie potężniejszych wrogów. Czatu oczywiście nie widać tutaj na podglądzie, jest u mnie tutaj. Będę sobie co jakiś czas zerkał, czy ktoś w ogóle jest. Widzę jedną osobę, witaj. Kimkolwiek jesteś.
sensu nam się zebrało. Jakaś regeneracja zdrowia. Czy powiem tak, nie jestem jakimś zaawansowanym streamerem. Jestem w ogóle totalnym noobem, jeżeli o to chodzi. Jeżeli jakieś streamowanie czy coś. Na YouTubie też nie mam jakoś specjalnie dużo subskrypcji, jakieś 28. O! Nasz główny złodupiec, który nam spawnuje jakichś ludzików. Zaklinanie, z każdym kolejnym poziomem otrzymasz punkt zaklęć, dzięki któremu możesz ulepszać przedmioty. Otwórz ekwipunek, aby wypróbować tę funkcję. No, o, sprawdźmy. Zaklnij wyposażenie. Kliknąć lewym przyciskiem myszy. Wybierz zaklęcie. Karcenie. Trująca chmura. Aha. Okej, no. I co to jest? Zwiększone obrażenia plus 20. Czemu nie? Ulepszy za drogo, ale co za drogo? Aha. To jest drugi poziom, okej. I co dalej? Już chyba wszystko z tego tutoriala. Póki co. Co mamy dalej? Ach, jak zwykle. Co to mamy? Artefakt w ekwipunku. Podniesiony artefakt, aby go użyć, otwórz ekwipunek. Co to jest? Umieszcza fajerwerkową strzałę w twoim kołcze, a nie strzała wybucha po trafieniu. Super. Wyposaż. Okej, to chyba już wszystko. Użyj artefaktu 1, 2 lub 3. Okej, jest pod jedynką. O. W sumie to w Diablo 3 grałem na konsoli, więc... Poprzednie Diablo też grałem, ale jakoś niespecjalnie dużo. Oczywiście nie mogę trafić, bo czemu miałbym trafić? Tak, dobrze, no wiem, że jest. Teraz co? Teraz strzel w przeciwnika, okej. Ale już strzeliłem. No, trudno. A tu się nie dostanę pewnie. Okej, jest wybuchowy. I ładuje się, okej. No na razie widzę, ze streamem jest wszystko w porządku. Mam nadzieję, że jakość jest znośna. Powinna być. Czy robi jakieś w ogóle kombosy? Na razie jakiś tutorial. Idziemy. Co tutaj mamy? Zwycięstwo. Okej, jest koniec misji, no. Spoko. Co tutaj mamy? Wybrzeże. Kałamarnic. Pokonane moby, zadawane obrażenia, leczenie, powaleni gracze. Okej, okay. Poziom drugi mam. Super. No i co to jest?
Coś dostałem. Wędkę dostałem. Jej, wędka. Wędka to nieodłączny towarzysz każdego szanującego się poszukiwacza przygód. Przydatna nie tylko na ryby. Spoko. Na razie gram offline, jakby co. Także muszę się tutaj... A, to jest mój jakiś obóz chyba? Wybór misji. Okej, okay, aha, to już mamy zaliczone i teraz... Creeperowe lasy. Jakby co, ja nie znam w ogóle Minecrafta. Nie grałem w ogóle w niego. Jakoś nie... Nie kupił mnie ten dziwny świat. Ale w takie Diablo to czemu nie? Co tu jest? Zalecana moc 1. Twoja moc 1. No, okej. Okay. Normalny poziom trudności. Moc wyposażenia artefaktu od 1 do 8. Łupy. Nieznane. Okej, czyli taki. Jakby co, to gra. Na moich ustawieniach chodzi dość wysoko, ale ze względu na streama dopuszczam go w 60 klatkach. Jest też gra zablokowana w 60 klatkach, żeby mój śmieszny sprzęt nie dostał zadyszki. Nie planuję jakoś długo tego streamu robić, może z godzinkę. W sumie to jest takie testowe, żeby też go wrzucić na YouTube'a, żeby pokazać. A tak troszeczkę dziwnie pokazywać to na YouTubie i patrzeć na kamerkę, no ale też to jakaś metoda, aczkolwiek chciałem sobie też streama potestować. Aha, tutaj już mogę sobie łazić gdzie chcę chyba, tak? Ale szkoda, że nie ma tej minimapki. Okej, co my tutaj mamy? Poglądajmy wszystko. Tutaj nic nie mamy. Tutaj mamy jakiś obóz. Swoją drogą, troszkę niewygodnie siedzę. Czy mogę wyjść poza mapę? No. Nie mogę się zabić. To dobrze. Ale nie mogę też stąd wyjść teraz. Aha, tutaj jest, okej. No i mamy... typowe Diablo. Co to jest? Aha, dobra, no i jeszcze... A, mam strzałkę, żeby... gdzie iść. No dobra, tu jest ten most. Ogólnie fajna stylistyka, podoba mi się ta stylistyka, aczkolwiek sam Minecraft nie kupił mnie. Może to się wydać głupie, ale no, nie wiem, jestem za stary na to, albo co. Jakoś nie mogę zrozumieć tego fenomenu, tego Minecrafta i... Możecie mi to tłumaczyć na różne sposoby i tak nie zrozumiem. Aczkolwiek takie klockowate Diablo jestem w stanie chyba ogarnąć. Na razie mamy wszystkich na parę hitów. Jakoś nie robią nam specjalnie dużo. Jak na razie jedna osoba mnie ogląda, albo nie wiem, albo to jakiś błąd statystyczny. O Jezusie, co to jest? Ile łuczników? Czy w pierwszym Diablo też było sporo szkieletów łuczników. O. Mamy jakiegoś gościa, uwolniliśmy? Zajmiemy się najpierw tymi tutaj.
Mamy ograniczoną ilość strzał. Możemy sprawdzać beczki? Nie. Szkoda, w Diablo można było sprawdzać beczki. Gdzie ja w ogóle idę? Tu jeszcze mnie nie było. Idziemy sobie tutaj. Znaczy spać do wody chyba nie możemy. No nie. Ale chyba utopić się możemy. Czy nie? Chyba nie możemy się utopić. Albo nie poszedłem aż tak głęboko. No dobra, tu nic jakiegoś specjalnego nie ma. No to lecimy dalej sobie. O Jezu. Akurat jak prowadzę streama, się zaczyna. Cieknie mi z nosa, kaszlam, chyrkam. O, jabłko, co jabłko robi? Leczy mnie. Czy jakby co, to można też chyba podłączyć kontroler. Nie próbowałem, aczkolwiek domyślam się, że jest podobnie jak Diablo 3. Chodź tu. Trochę mam wbitych tych strzał. Au. Nie, no na razie nie jest to jakoś wygórowany ten poziom trudności, ale... Właściwie jestem ciekawy, co dają te kryształki. Poziom zdrowia. Jest za mały. Wiem o tym. Okej. I mamy też cooldown. Czego jeszcze tu nie zwiedziłem? O, tutaj jeszcze nie zwiedziłem, tu jeszcze nie zwiedziłem, to może się wrócę. Najpierw zobaczę sobie tutaj, później tutaj i tu się wrócę, zobaczę co tu jest. Nic. Spoko. Szkoda, że nie ma tej minimapki, przydałaby się. Gdzie ja jestem? Okej. Cofniemy się trochę. Tutaj dobrze ja idę? Tak. Zobaczymy, co tutaj jest. O, ci są na jednego strzała. Spoko. Mam jakiegoś szkieletorka. Aha, oczywiście, że nie mogę przez ściany strzelać. O Jezu, gdzie ja tu wpadłem? Okej. Muszę pamiętać, że też ograniczona ilość strzałek jest, ale widzę, że mi się tutaj jakoś regeneruje, albo zbiera mnie, nie wiem. O, a temu co? O, już się rozwalił. O. Uzupełnienie strzał. Nie jest tak źle z tymi strzałami. No tu mamy TNT. Zaraz sobie to sprawdzę. Co to jest? Nie doczytałem. Nie wiem, o co tu chodzi.
Mam na głowie TNT. Co to jest w ogóle? O co tu chodzi? Artefakty wszystkie. Dobra, mniejsza z tym. Mam na głowie TNT. Zupełnie nie wiem, o co z tym chodzi. Okej, coś mi się otworzyło. Co to jest? Jakiś dungeon? Dungeon chyba jakiś. Jak na razie... Jest jakieś, widzę, małe opóźnienie, jakieś dropy klatek. Nie wiem czemu. No, gram na PC-cie jakby co. Ma specjalny launcher. Bo nie chciało mi się ten ze sklepu Windowsa kupować. Wolałem mieć jakiś autonomiczny. Nawet jeżeli miałby to oznaczać kolejny launcher do kolekcji. Dobra, gdzie ja jestem w ogóle? Tutaj i tutaj jeszcze mnie nie było. Nie wiem, czy tutaj wchodzić. Czy to jest tak jak w Diablo? Ale może zobaczę sobie całą mapkę. I tak mam tutaj pokazane, co to jest. Że są jakieś drzwi, więc tam się wrócę. I co sobie poeksploruję. I zobaczę, co jest. No, ta mini mapka by się przydała. O, znalazłem coś. Znalazłem topór, ale nadal nie wiem, o co chodzi z tym TNT na głowie. Podnoszę topór. Ja nie mogę. Topór. To jest obrażenie, czy o co tu z tym chodzi? No jest niby lepszy. No dobra, zobaczymy ten topór. Szał, co daje nam szał? Po pokonaniu mobba istnieje 10% szansy na krótkotrwałe zwiększenie, a ten to co daje? Ale nie możemy ulepszyć, bo nie mamy tutaj... pieniędzy, czy co to jest? Punktów ulepszania? Chyba tak. No dobra. Ale o co z tym chodzi? Czy to jest... Co to w ogóle jest? O co to chodzi? Mam TNT na głowie. Trotyl. Dobra, gdzie ja idę w ogóle? Wracam się. No dobra, wróćmy się i zobaczmy tą część, zobaczmy. Co to jest? Czy ja dobrze idę? Dobrze idę. Właśnie głupio, że nie ma tej minimapki chociażby. Bym wiedział, gdzie mam iść w ogóle. Okej, tu coś jest. To chyba prowadzi mnie dalej gdzieś do fabuły. O, tu jest creeper. Chyba. Aha, to ja mogę rzucać tym. Okej. Bomba. No, spoko. Ale to jakoś by, jakby pchałoby mnie dalej do fabuły, nie wiem, dziwne. Może jednak pójdę do tego dungeona. O, ten creeper jakoś... creeper jakoś nie był specjalnie mocny.
Tak, akurat creep, co to jest, co to jest creeper, to akurat wiem. O dziwo. Czasami mi się przewijały jakieś tam Minecrafty na YouTubie, ale jakoś specjalnie nie byłem zainteresowany, ale akurat creepera to pamiętam. Za jego, nie wiem, specyficzny wygląd. Gdzie ja w ogóle idę i po co ja w ogóle... Ja nie wiem... Chyba później spróbuję sobie padem pograć, może będzie lepiej, bardziej wygodnie. Teraz jakoś tak dziwnie siedzę i ręka mi cierpnie. Jest jakoś w niewygodnej pozycji. Może za niskie krzesło mam. Dobra, tu się szło chyba, tak? Do tych lochów. O, trochę widzę dropi. No, używam do streamowania. No. Gdzie ja w ogóle idę? Do streamowania używam GTX-a 960, 2 GB, więc to nie jest jakiś super ekstra sprzęt. Procesor i5 czwartej generacji, chyba 4670. A, to jest jakiś loch. No dobra. Co my mamy w tym lochu? Nowe miejsce. Odblokowano poziom. Aha. I odpieramy atak fali. Jej. Dobra, to już wiem, co to jest TNT. Mogę sobie ją zdetonować. W jakieś miejsce. Ja mam nadzieję, że tak. Gra jest odpowiednio wyciszona, mnie bardzo dobrze słychać. Jakość jest w miarę dobra, powinna być. Zobaczmy sobie ten łuk. Czy jest lepszy, czy jest gorszy? No jest taki sam. Ale ma jakieś inne stacje, chyba widzę. Przebijający wzrost. Rikoszet. Nieskończoność. Co to jest? Po oddaniu strzału istnieje szansa na natychmiastowe odzyskanie strzały. Okej. Rikoszet. Niewielka szansa na to, że po trafieniu moba strzały będą rikoszetować. Dobra, a ten co robi? Niektóre wystrzelone strzały są przebijające, co umożliwia im przejście przez kolejne moby po trafieniu. A to drugie. Wystrzelony pocisk powiększa się w czasie lotu, zadając dodatkowe obrażenia celom. Całkiem spoko. Chyba to sobie wezmę. Okej, no to co, idziemy dalej. Nie wiem, czy ja tu w ogóle dobrze, że tutaj wszedłem, czy nie. No to jest... To jest chyba jakaś taka otwarta gierka. Tak myślę, że możemy sobie zwiedzać, w jakiej kolejności chcemy. Chyba. Chyba, że to jest jakaś liniowa w ogóle gierka.
tak jak mówię, no kupiłem tego Minecrafta Dungeon z tego względu, że to jest takie klockowe Diablo i bardzo mi się podoba taka pikselowata stylistyka. Aczkolwiek do samego Minecrafta jakoś nie za bardzo mi śpieszno. Jakiś krótki ten dungeon. Ale to może i dobrze, że krótki dungeon. Na sam początek. Brawo ja. Jeszcze dostałem damage'a. Cóż, człowiek za głupotę płaci. Ale fajnie, że coś takiego jest, że musimy myśleć, że a nie, że walimy wszystkimi power-upami i nic nam się nie dzieje. Aha, tutaj. Aj. Jak wrzucimy sobie menusy, to gra cały czas chodzi. Nie ma pauzy. Mam menusy i w każdej chwili mogę zostać zaatakowany. Że trochę soulsowate. I szczerze mówiąc, no. Podoba mi się ta gierka. Prosta, niezbyt jakoś wymagająca sprzętowa oczywiście. Zawsze można sobie powłączać jakieś cudaczne efekty. Ja tam mam, że tak... Dobra, to skorzystamy z tego, że na razie się tu nic nie dzieje. Mamy menusa włączonego, ale cały czas gra jakby działa. Także musimy uważać. Ustawienia. Możemy pograć sobie w koopie nawet lokalnie. Na takiego kanapowego koopa. Możemy po sieci. Grafika niestandardowa. Tak, tu możemy sobie ustawić albo profile, albo sami sobie poustawiać. I to tak jak widzicie, jak mam poustawiane. Na razie nic nie będę tutaj zmieniał. Nie wiem jak to jest, żeby sobie całkowicie offline pograć, czyli na przykład nie mam internetu w ogóle i żeby sobie pograć offline. Jestem ciekawy, czy tak coś takiego jest. Bo jak na razie to muszę się zalogować bezpośrednio na serwer, żeby w ogóle wejść do gry. Także może być tak, że bez internetu nie pogramy sobie. Nawet offline. Dobra, gdzie to ja w ogóle jestem? Aha, dobra. No i przez ściany niestety nie przelatuje. Mamy wyjście. Albo przejście do kolejnego piętra. Nie, czy to nie jest czasem jakiś nowy poziom, czy coś? No, jakieś nawet kombosy wali. Ten dungeon jakoś taki dosyć krótki widzę jest, ale nie wiem czy to nie jest przypadkiem po prostu pierwsze piętro. O, co to mamy? Wilcza zbroja. No mi bardziej przypomina niedźwiedzia, ale okej. Minecraft. W Minecrafcie jest wszystko klockowate, nawet kula jest klockowata. Gdzie my to zakładamy? Jej, mamy zbroję wilka. Mamy 7 pancerza.
Dobra, tu już chyba wszystko zebrałem. Nie, ja tu się cofam. Nie powinienem się cofać. Nie, muszę sobie spróbować na padzie. Bo tak jak teraz siedzę, to jakoś nie za bardzo jest mi wygodnie. Aha. Czyli to był krótki dungeonek. Gdzie on mnie przeteleportował, powiedzmy. Wyszedłem z drugiej strony. Tutaj gdzieś, okej. Okej. ale ja nie chciałem wyjść. No jakieś zgubione klatki 90. Tu mam pominięcie klatki z powodu opóźnień renderowania. No trochę ich jest, ale no to jest stream w 60 ramkach. Zawsze mogę zmniejszyć do 30, ale na razie krążę, ale dobra, zobaczmy sobie, co tu jest w tym nieodkrytym terenie. Ale chyba się nie mogę tam dostać. A tędy muszę przejść. Okej. A tutaj co mamy? Nic nie mamy. Okej. O, ja sam obrażenia od upadku. Kurde. Wszystko nas tu może zabić. Ale to bardzo dobrze. Pomimo śmiesznej Minecraftowej stylistyki, jest tak dosyć fajnie. Gdzie ja w ogóle poszedłem? O, krowa jest. Czy mogę zabić krowę? Tylko co mi to daje, zabicie tej krowy? Nic. Łowca! Zabij łowcę. Aha, no to mi nic nie daje to łażenie po lesie i po tych, po rzece. O, mogę tutaj przejść. Połazić sobie po rzece. I nic tutaj nie ma oczywiście. Czemu miałby być? Coś dostałem chyba. Jakieś ognisko, ale o, ten się przyblokował się trochę. O Jezu, ja nie chciałem mapki. Jakiś czarodziej. Co mamy tutaj dalej? Nic nie mamy. Oho, kogoś słyszę. A nie, to ja się znowu wróciłem tutaj. Brakuje mi tej takiej minimapki. Po co ja to naciskam?
I mamy zombiaka. Mamy krowy. Serio, stanęło mi na drodze krowa. Zabiłem tą krowę i to nic mi nie dało. Ani mięsa, ani nic. No, jest bez sensu zabijać krowę. Dobra, popatrzmy co tutaj mamy. Pełno owiec i krów. I zombiaków. Jakby chociaż te krowy i świnie, czy tam owce coś mi dawały. Jest jakiś obóz. Ale co on daje? W sumie nic mi nie daje, czy to jakiś checkpoint, czy co to jest. Dobra, tu jeszcze coś jest. Jakiś klocek. Ale nie, to jest tylko obszar, który chcę zwiedzić, ale nic tutaj nie ma. Cudownie. Aha, i obchodzę to do... od tylcowo. Mostek, no dobra, przejdźmy sobie przez ten mostek, żeby mapka była zaliczona. Dobra, no to idziemy dalej. O, jakiś pajączek. Który nas szczyla. Jakimś jadem chyba, czy coś. Karawana. Znajdź karawanę. Jakie strzały wielkie. Co tu w ogóle jest? Nic tu na razie nie ma. O, tu mamy jakiś... O, ile żetonów! Czy tam kryształków, czy czego to tam jest? Diamentów? Zbroja łowcy. Znaczy w sumie nie muszę używać nawet klawiatury, bo wszystko mam pod myszką, ale... Okej. Ale jest słabsza od zbroi wilka. No to nie bierzemy. Na razie jest na plus, że no, z wrogów nie wyletuje duża ilość złomu. Okej, idziemy dalej. No, na razie chyba sobie porobię myszką. Jeżeli za dużo się będzie działo, to może przejdę do klawiaturki. Znaczy w sumie na razie są skróty AM i inwentory, czyli I, no i jedynka. Dobra, mam jakieś miasto. Mamy znaleźć karawany. O, mam TNT. No, tylko nie trzeba, nie można stać za blisko. A on pluje jakąś pajęczyną tutaj. Okej, tu mam jakieś wejście. No dobra, zobaczmy najpierw co tu jest. Pająki. No dobra. Może będzie jakiś mały dungeon.
Gdzie to było? Tutaj. A, to musimy wejść. Okej, okay, dobra. Troszeczkę głębia jest dziwna i... Albo to ja mam coś z oczami. Domek! Chlebek! Jej, zjadłem chlebek! Łuki, zbroje, zaklęte, okej. Co tu mamy jeszcze? Kolejna porcja kryształków, diamentów, czy co to tam w ogóle jest? Okej, czyli to są domki. Jakoś... A no, w sumie. Ja myślałem, że to jakiś znowu dungeon. Dobra, to idziemy dalej. No nie wiem, zobaczymy, może przedłużę tego streama, może nie. Chyba, że jak może przejdę misję i wtedy zakończymy sobie ten krótki teścik. A nawet może nie za bardzo taki krótki. O Jezu, ile to tego jest. A nie mogę się ruszyć. Pamiętajmy, że nawet jak włączamy mapę czy menusy, no to niestety wszystko idzie. Nie ma pauzy. Nie ma pauzy, kochani. Dobra, gdzie ja w ogóle jestem? Gdzie ja powinienem iść? Świnia! Mistrzowski łuk jakiś zdobyłem, tak? Czy... Co to w ogóle jest? Jakiegoś power-upa mam? Szybkość, aha. Co myśmy tutaj złapali? Podwójny łuk. Hmm. Strzel w dwóch przeciwników jednocześnie. Okej. Okay. Co ja mam tutaj? Super ładowanie, nieskończoność. Zwiększenie obrażenia. Naładowane strzały zadają więcej obrażeń. Nie mam. Klawisze menusów. Uwielbiam klawisze menusów. A tak przytrzymując, ładujemy. Okej. Okej, boomer. Co mamy? Dalszą mapę mamy. Dobra, to może zrobimy tak, że po skończeniu tej misji po prostu zakończymy tego streama. Jeżeli ktoś będzie chętny w ogóle oglądać to dalej, to czemu nie? Dajcie mi znać. O, zakrzywia czasoprzestrzeń łuk. O, proszę bardzo. Taki fajny łuk. O. Uwolniłem ludzika. Uwolnij osadników. Okej. Okay. Jest 5 osadników. Do uwolnienia. I nawet mam strzałki. Czemu oni mają nosy jak... Jak Skalmar ze SpongeBoba.
Chodź tu. Dobra, widzę kupę przeciwników. Zabijam jakichś czarodziei. O. Myślałem, że to jest friendly fire. Albo byłoby kijowo, jakby tak było, no ale... To tylko utwierdza fakt, że... Jakby coś takiego było, to trzeba byłoby uważać na to, żeby swojego towarzysza czasem nie zaciukać. Lub też jakiegoś NPC-a. Okej, tu jest jeszcze jeden. To może najpierw uwolnimy wszystkich tych osadników. Jak tam się dostać? Przez płot? Nie, to trzeba jakoś tędy. To on wali na odle... A! Schody! O! Krowa dała mi te! To co, mam teraz zabijać krowy? O, TNT mi dała krowa, a jednak się opłaca zabijać krowy i owce. Czemu nie? Chlebek. Dobra, tutaj mnie jeszcze nie było i tu mnie jeszcze nie było. No to sobie pozwiedzamy. Dam radę pozwiedzać. O, ktoś... O, no, jednak widzę, coś daje. Wypad. Bo akurat nic nie dało. Mamy coś. Kolejną porcję kryształków. Czy rubinów, czy jak to się tam zwie? Szmaragdów. Zielone to są szmaragdy. Dobra, tutaj chyba wróciliśmy do początku. Dobra, to jeszcze sobie sprawdzimy tą stronę. Co tutaj jest? Tak dobrze ja idę? No niekoniecznie. Ale przy okazji mam kolejną ilość szmaragdów. No, tu mi nic nie daje. Czemu? Czy w sumie... Chyba normalne, że nie każde zwierzątko coś nam daje. Okej. Okay. Czy to już wszystko? Tak, no więc możemy iść dalej. Ja, tędy szło. Tak, tu już mamy wszystko. Tak, no możemy iść dalej. Długaśna ta misja. O, fajnie. Tutaj załatwimy troszeczkę ludzików. Ale chciałem naładować strzał. Łuk. Ale tu już mamy łuk. O, może w jakimś sklepie go opierniczymy. Dostaniemy trochę więcej hajsu. Może. A to tu mamy jeszcze. Tu mamy jeszcze coś do eksploracji. Creeper. Jakiś słaby jak na razie. No, jakieś mamy pojedynczych tutaj wrogów. Dobra, bo ja tutaj się zapuszczam za bardzo. Aha, czyli jakoś specjalnie nie był duży ten obszar. O, i mam jakąś skrzyneczkę. Miecz. Ale
Mam kijowy chyba ten miecz. No, oczywiście, że tak. Czyli zbieramy złom. Niepotrzebnie, no ale dobra, może gdzieś opylimy w jakimś sklepie, jeżeli jakikolwiek będzie, ale jak na razie to... A, dostaję. Widzicie? Nie ma pauzy. Nie można tak o sobie wejść i sobie w menusach grzebać. Nie. Co ja chciałem? Mamy ograniczony, tak sądzę, ekwipunek. Więc tak się zastanawiam, czy tak zbieranie złomu to się tu opłaca. Chyba, że będzie zaraz koniec misji, jakiś sklepik, będziemy mogli opylić to wszystko. No, no mamy tą strzałkę, ale ja bym jednak wolał ten. Ja bym jednak wolał minimapkę. Czemu tu nie mogę? To jak mam wejść? Jak znowu nie to wciskam. Czemu ja wciskam nie to, co trzeba? No, przykro mi owca, ale stanęłaś na linii ognia. Cienista forma, co to w ogóle daje, nie wiem. Jakiś power up, czy co to jest? Ubijemy wszystkich mobków, a co? Jak? Przeszukujemy każdą dziurę i liżemy każdą ścianę, to... pozabijamy wszystkich. Znaczy, wszystkich mobów, których mamy zabijać oczywiście. Których nie musimy, nie zabijamy. O, jakiś troszeczkę potężniejszy. Jakiś się zaklinował. Tu mamy tego, no, padżonka. Gdzie ja wlazłem? Tu jeszcze mnie nie było. Dobra, gdzie ta? Tu. Dobra, to już chyba nic nie ma. Mamy niewidzialną ścianę, także nie spadniemy. Ale aczkolwiek, jak mogliście zauważyć, jest... Boże mój. Są obrażenia od upadku. Zdobyto poziom. Super! Czy coś mogę zrobić? Dobra, najpierw może ubiję, żeby tutaj... nie zaciukali mnie w menusach, jak będę grzebał. Krowa mnie atakuje. No nie, no nie atakuje. Ale zdobywamy jakieś żarcie, które nas regeneruje troszeczkę. O Jezu, ile tu tego jest, Matko Bosko. Nie wiem, co pierwsze zwiedzać. No, tu mamy coś. Tych kryształków, szmaragdów. Dosyć sporo jest, tutaj widzę na mapie.
tutaj mamy iść fabularnie, tak? No my pójdziemy w inną stronę. Zobaczymy, co tu jest. Dziura. O, jakiś potężniejszy. A nie, to jest po prostu dziura. Okej. Tutaj mamy coś? Nic nie mamy. Klocki. Dobra, pójdziemy jeszcze w tą stronę, zobaczymy, co tu jest. Znajdźka. Co dalej? Jakiś kolejny mobek. No na razie no, pierwsza misja nie należy do najtrudniejszych. Ale pewnie to się zmieni wraz z kolejnymi. Tutaj mamy nic, a nie, skrzynkę mamy. Łopanie, rozbiłem bank. Czy coś lepszego mamy? W sumie na tym samym poziomie co toporek. Trująca chmura, super ładowanie, odklinanie. Ale... Nie to. Szał, ostrość. Zwiększone obrażenia o 10. A my co tutaj mamy? Zaangażowanie, tak? No. Jakoś niespecjalnie mnie to urządza. Ale znajdźka jest znajdźką. Mam nadzieję, że to mogę to gdzieś sprzedać, ten złom cały. Kolejna zbroja wilka. Wilcza zbroja. Kolejny złom. Chyba, że ma jakieś inne stacy. Jeden. Co? Aha, czyli zdobyłem jakąś rzadką. Rzadki przedmiot, tak, dlatego jest taki OP. Na razie. A reszta to jest złom. O, jakiś obóz. Nie wiem, może to są jakieś checkpointy, jakbym w razie umarł, czy co? Mam jeden punkt, który mogę sobie w doświadczenie. Ale tak, to muszę pozbierać sobie teraz dwa, żeby ulepszyć to na drugi poziom. Ach, nic mi nie daje. Raz dają, raz nie dają. Dziwne. Kolejny creeper, który... Nie jest taki znowu straszny. Sprowadzony do... gównianego moba. Nie to mapa. Zombiak. Co to jeszcze w ogóle? Co to jest w ogóle jeszcze? Krowa i tak mi pewnie nic nie da, oczywiście, że nie. Czemu miałoby dać? Dobra, tu jeszcze coś mamy. Tutaj i tutaj. Muszę jeszcze spróbować sobie pograć na padzie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Kolejna porcja kryształków, szmaragdów. Będę je nazywał kryształkami. Prościej.
A Jezu, i teraz się cofać? Dobra. To się cofniemy. Aha, nie tędy. Widzę, że ma takie punkty orientacyjne. Co pewnie robi za taką minimapkę. Albo po prostu punkt orientacyjny. Aczkolwiek ja bym wolał mapkę. Małą? Ale bynajmniej wiedziałbym mniej więcej gdzie iść. Nowy cel. Ucieknij z lasu, tak? Co? Ucieknij z creeperowych lasów. A. To chyba cała misja jest, tak? Chlebek. Możemy zabić owce, też dostaniemy coś tam. Nie wiem, czym to jest, jak to jest tutaj w ogóle rozwiązane. Aha, tu jest nasza meta. O, jakiś potężniejszy ten creeper. O, jaki spawnik. Co jeszcze nam tu zespełnisz? Ale ja tego nie chciałem. Chciałem cios naładować. O, super. Za blisko tego stałem. Tak, tutaj mogę przejść? Tak, ale... Oczywiście nic tutaj nie ma. Dlaczego miałby być? Dobra, tutaj będzie mi się chyba spawnić cały czas, tak? W ogóle ile ja mam tego tych przedmiotów leczących? Czy to jest... Pytanie, czy to jest ten... No. Czy to jest w nieskończoność, czy mam jakąś ograniczoną ilość? Jak na razie niespecjalnie dużo ginę, w proje w ogóle. Zwycięstwo, koniec misji. Aha, czyli to już wszystko jest, tak? Ja zaraz zobaczymy sobie podsumowania. Czy zdobyliśmy wszystkie pierdółki do zdobycia? Chyba tak. Powoleni gracze, liczba otwartych skrzyń 100%, pociski, które trafiły. No chyba tak. Teoretycznie. Co, jakaś nagroda znowu? I co dostajemy teraz? Smaczna kość. Trzymając smaczną kość w dłoni, słyszysz odległe wycie. Co mi to daje? Okej, to jakaś, no nie, to jest obóz. Dobra, to jakiś kolejny artefakt, tak? Co to w ogóle daje? Obrażenia podczas przywoływania. Podczas odnawiania 30 sekund. Przyzywa wilka, który pomaga ci w walce. Aha. Okej. Dobra, to może... Jest kowal. Jest skrzynia. Udało ci się znaleźć skrzynię z 50 szmaragdami. I? Myślałem, że to jest skrzynka, gdzie mogę coś chować. No i najwyraźniej nie. Handluj. O, proszę bardzo. Tak? Mogę mu sprzedać topór. Co? Ja kupiłem topór? Losowe wyposażenie. Po co? Chciałem mu sprzedać swoje graty. Czy tu w lobby jest jakiś sklep, gdzie mogę opylić rzeczy? Creeperowe lasy, bla bla bla. Mapka. Aha, to jest mapka. Okej. Okay.
Co to jest? To jest jakaś... jakiś domek, ale... to jest mój domek? Jakiś strach na wróble, czy co? Dobra, może ogarnę to później sobie, gdzie mogę sprzedać swoje graty niepotrzebne. Ale na razie nie widzę. Widzę tu kupę jakichś owiec, różnych innych rzeczy. Tu nie mogę wejść. Oj, 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 oj. Coś, streamek tutaj dziwnie działa. Dobra. Może skończę na tym tutaj, w tym momencie. I cóż, jeżeli się podobało, to zasubskrybujcie mój kanał. Oglądajcie tutaj tego Twitcha. Mogę zmienić po prostu, że będę streamował na przykład z YouTube'a albo na Twitchu, ale to już dam znać. Cóż, na razie cześć.